Witam Was bardzo serdecznie na naszym kanale i dzisiaj będzie o krzesełku turystycznym. Dlaczego kupiłem to krzesełko, a kupiłem tylko jedno, żeby spróbować? I pytanie, czy kupię drugie takie do kompletu, żeby również Agnieszka miała, czy raczej zdecyduje się na coś innego. Więc jeżeli chcecie dowiedzieć się o plusach i minusach tego krzesełka, to zostańcie ze mną na tym filmie i go obejrzyjcie. Jeżeli jesteście po raz pierwszy na naszym kanale, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, dajcie łapki w górę, to tylko jeden klik. Jak wiecie, jakiś czas temu kupiłem stolik do tego taboreciki 4, jest to bardzo fajne. Film na ten temat był tutaj, kliknijcie kartę. Natomiast są pewne mankamenty, bo długo na takich taborecikach nie da się posiedzieć. W związku z czym postanowiłem zakupić krzesełko turystyczne. Można wziąć na ramię, albo można włożyć do samochodu. Kwestia, gdzie i jak się wybieramy, a może najpierw samochodem, a potem na ramię. Jest odpowiedni pasek, który to wszystko trzyma, oraz gumka, która powoduje, że to krzesełko się na przykład nie rozłoży. Skoro dotarliśmy do tego momentu, to przymierzmy się do krzesełka, które tak naprawdę kupiłem na jesieni, a dopiero teraz sobie przypomniałem, że mam to krzesełko i warto coś na ten temat powiedzieć. Krzesełko jest przeznaczone dla osób o wadze do 110 kg. Do wyboru były dwa modele tego krzesełka. Jedno 5 zł tańsze, drugie 5 zł droższe. Ja wybrałem to o 5 zł droższe, czyli coś takiego, co ma dziurkę na napój. Zanim zacznę mówić o tym krzesełku, to kliknijcie film o namiocie, tutaj jest karta. Namiot, z który korzystamy na wyjazdy i jesteśmy z niego zadowoleni. A krzesełko będzie towarzyszyło namiotowi naszych wyprawach. Można włożyć i nie trzeba szukać. Krzesełko może przydać się do namiotu, do tego, żeby zjeść sobie obiadek, żeby posiedzieć przed namiotem, odpocząć, zrelaksować się. Również dobrze może posłużyć na rybki. O ile rybki lubią taki niebieskawy, turkusowy kolor krzesełka. Takie bardziej krzesełka typowe dla wędkarzy mają kolor zielony, żeby się ukryć w trawie i żeby ryby się nie przestraszyły. Ok, a teraz pytanie, czy kupię drugie takie. Tak, jeżeli nie znajdę coś lepszego. O co chodzi z czymś lepszym? To krzesełko jest wygodne do siedzenia, natomiast jak chciałem się zrelaksować, to chciałbym mieć coś, co podeprze moją głowę. I będę poszukiwał takiego krzesełka, choćby miało być 3 razy albo 4 razy droższe. Natomiast, żeby dało mi relaks i swobodę, jeżeli uda mi się taki fotelik kupić, który będzie miał podparcie pod głowę, to kupię na pewno tamten. Jeżeli natomiast nie przypasuje mi nic, co będzie do mnie pasowało, do moich rozmiarów, to kupię drugie dla Agnieszki takie krzesełko. I będziemy mieli wtedy komplecik. Oczywiście jeszcze jeden aspekt, który musi spełniać alternatywne krzesło, które będzie miało podgłówek, zagłówek, to są jego gabaryty, czyli żeby zajmowało odpowiednio mało miejsca, czyli było wygodne i zajmowało mało miejsca. Takie, które spokojnie gdzieś na górę w bagażniku wrzucę i sobie pojedzie, bo jest lekkie. Z tego krzesełka na sam koniec mogę również Wam polecić filmy o naszych wypadach pod namioty oraz na kajaki. Tu jest nasz najnowszy film, kliknijcie subskrypcję i do zobaczenia następnym razem. Hej!